Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. To jest taki fragment mojej szorstkowcowej szkółki. Mam tych doniczek i palemek jeszcze więcej. Tu po lewej stronie, czy też po środku w tej chwili, kilkadziesiąt szorstkowców Trachycarpus fortunei plodviv, które wysiałem chyba już ze 3 lata temu i nadal czekają na rozsadzenie. Następnie przedmiot dzisiejszego odcinka, czyli takie 4 hybrydy. Te bardziej wyblakłe dwie doniczki. Teraz po środku to Wagnerianus zapylony nanusem. A następnie kolejne 4, takie w rządku, prawie od najmniejszej do największej. To Wagnerianus zapylony pyłkiem z Princepsa. Później też jeszcze Bułgary skrzyżowane z Wagnerianusem, które czekają i na przesadzenie, a może i na posadzenie do gruntu. Dlaczego o tych 4? Pierwszy powód jest taki, że pokazywałem je zaraz po zakupie. 2 lata temu kupiłem je od Dario K. jako takie małe siewki. Minęły mniej więcej 2 lata. W tej chwili nie znam dokładnie dat, nie wiem, w którym to było miesiącu. Zimowały już od razu z tych małych doniczek, zostały posadzone do tych właśnie i przez te 2 lata nie były przesadzane. Zimowane na altanie, lato, czy też od wiosny do jesieni stały właśnie tutaj. W tej chwili mają słońce od rana, potem przychodzi jednak mniej więcej w południe cień rzucany tutaj przez drzewa iglaste. Ale przy wjeździe zawsze sobie tak stoją i czerpią z tego słoneczka. Gdy wyjmowałem je z zimowiska, zainteresowałem się tym największym. Po prostu podniosłem go, wyjąłem z doniczki i zobaczyłem, że korzenie są na dole. Uznałem, że jest to dobry moment, żeby posadzić go do jeszcze większego pojemnika. Co do pozostałych jeszcze nie jestem przekonany, to się okaże właściwie w trakcie. Zrobię to na przykładzie tej jednej konkretnej sztuki. Dla zobrazowania mam tę pierwszą doniczkę Wagnerianus X Nanus, kwiecień 2021 roku. Wtedy ta palemka została wysiana i w takiej doniczce zakupiłem wszystkie 6 hybryd, w tym również właśnie tę, którą teraz będę przesadzał. Doniczka, w której rosła przez 2 lata i duża doniczka, do której trafi ona już za chwilkę. Ja w takich palemkach niczego nie wycinam przez długi czas. Tutaj można zobaczyć pierwsze listki. Tutaj być może nawet liścień, jeżeli nie pierwszy, to drugi, jakiś zaschnięty. Oczywiście one nie są potrzebne, ale pozwalają mi określić, zobaczyć, w jaki sposób ta palma urosła, czy ona się rozwija, czy też nie. Tutaj trochę liści uszkodzonych, stopniowo coraz większe, trochę jakiegoś grzyba, nowe liście, bardzo ładne. Nie są takie sztywne jak u Wagnerianusa, ani też takie jak u Princepsa, coś pośredniego. No i zaczątek małego pieńka. Gdyby to był Fortunei, powiedzielibyśmy, że nic tutaj nadzwyczajnego nie ma, jeżeli chodzi o wielkość, jeżeli chodzi o stan. Ale ponieważ jest to rzadka palma, której nie posadzę do gruntu, nie posiadam jej w ilości kilkudziesięciu sztuk, w przeciwieństwie do innych szorstkowców, no to chcę o nią zadbać i zaraz ją włożę do większej doniczki. A teraz najbardziej ryzykowna część, czyli wyjmowanie palmy z donicy na wizji. Wcześniej ją trochę już obruszałem, ale od wiosny jeszcze. Proszę. Nie pokażę całego, ale wszędzie widzę korzonki na boku.
i wkładam. Tak, to są te proporcje, które lubię. Duża doniczka i palma, która będzie mogła w niej rosnąć przez wiele lat. Wyrzutem sumienia moim oczywiście są te hybrydy po prawej stronie, które są w małych doniczkach, już mają kilka lat, już mają sporo korzeni. Ostatecznie przesadziłem dwa Wagnerianus X Princepsy. Ten drugi, nawet mniejszy, po prawej, nawet miał więcej korzeni, więc być może to właśnie jego sprawdzałem po zimie. Z kolei te dwa mniejsze zostaną tutaj jeszcze, ponieważ widziałem tam głównie czarną ziemię, no ale ważne już jest to, że po uniesieniu zapieniek wychodzi cała bryła korzeniowa. Za chwilę też pokażę trochę liście tych nanusów, Wagnerianusów skrzyżowanych z nanusami, bo zaczynają bardzo fajnie wyglądać. I co dalej? No palmy zostaną pewnie tutaj, chyba że okaże się, że ciężko wjechać samochodem bez zahaczenia o nie. I za 2 lata myślę, że pokażę kolejną relację, a może nawet i przy okazji innych hybryd, które też będę tutaj uprawiał w donicach. Jest też jedna rzecz, o której nie powiedziałem na początku, a mianowicie to, że te palmy rzeczywiście są tym, za co się podawały, czy też za co podawali je sprzedawcy, najpierw nasion, potem siewek. Bo gdy pierwszy raz zobaczyłem, że ktoś sprzedaje te kilka lat temu hybrydy Wagnerianusa i Princepsa, miałem wątpliwości, czy rzeczywiście źródło tego jest wiarygodne, bo jedynie na wiarygodności osób, które to przygotowują, opiera się cała zabawa. W przeciwnym razie mogłoby się okazać, że tutaj mam do czynienia z jakimiś tam zwykłymi fortunei. Liście trochę właśnie takie jak u nanusa. Poza tym ten pieniek wyraźnie się położy. On stopniowo rozrasta się pod ziemią i będzie tam wędrował w tamtą stronę. Czyli ustawiam go do słońca. Tutaj też trochę. Te siewki zostawię jeszcze jeden rok przynajmniej, a potem trafią do donicy raczej takich szerszych, właśnie po to, żeby ten pieniek mógł się rozwijać i dopiero za jakieś 3-4 lata może do gruntu. Już mam bardzo dużo palm w ogrodzie, więc nie spieszy mi się z tym, żeby wszystko sadzić już jako małe sadzonki, wręcz odwrotnie, tak jest teraz moje podejście, zresztą zawsze było, ale też miałem ochotę coś w gruncie mieć, czyli trzymam palmy w dużych donicach przez dłuższy czas, aż się dobrze rozwiną i kiedy już są takie, że wypełniają korzeniami doniczkę, mają około 50 cm bez pnia, takie właśnie jak kiedyś posadziłem te 11 lat temu kumaony, czy też bułgary, to już były takie palmy, które wręcz aż prosiły się do tego, żeby trafić do gruntu. A więc tutaj takie ładne liście, które zapowiadają palmę z takimi rozczapierzonymi, pierzastymi koronami, wachlarzami. Tutaj trochę jakichś uszkodzeń. Ogólnie nie jestem za pryskaniem palm szorstkowców na grzyby, ale te popryskam. Tutaj są takie małe, drobne plamki na stosunkowo nowych liściach, a tych liści jest mało, więc gdyby miało się to tutaj rozwijać, no byłaby to ze stratą dla tych palemek. To chyba byłoby na tyle w tym miejscu. Tutaj jeszcze aktualizacja stanu kwiatostanów na Princepsie. Minęło ledwie kilka dni i już te kwiatostany są coraz większe. Nadal nie wypowiadam się jednoznacznie co do płci, ale widzę, że są te kwiatostany lekko jakby zielonkawe, takie jakieś drobne. Myślę, że wiecie, co mam na myśli, ale no to już się okaże za kilkanaście kolejnych dni.